Narciarstwo od zawsze pasjonowało i fascynowało ludzi. Na początku dla podróżników i miłośników przyrody stanowiło środek transportu. Z czasem stawało się pasją i celem samym w sobie. W końcu rozwinęło się w piękną dyscyplinę. Piękną dyscyplinę, jaką jest właśnie obecne dzisiejsze narciarstwo. I właśnie ono wytrzymało próbę czasu. Pomimo upływu lat, pomimo rozwoju technologii, nadal jest nierozerwalnie związane z naturalnym środowiskiem, surowym, pięknym klimatem górskim, słońcem i zimą. Nadal hołduje tym samym starym, sprawdzonym zasadom związanym z szacunkiem dla drugiego człowieka i szacunkiem dla naturalnego środowiska. Właśnie w takim duchu staramy się organizować obozy narciarskie i snowboardowe w firmie Chris. Obozy, na które przyjeżdża młodzież, aby uczyć się rozwijać swoje pasje, aby w atmosferze zabawy, pracy, współpracy i wzajemnego szacunku stawiać kolejne kroki na białym śniegu i zapisywać swój własny ślad w swojej historii narciarstwa, jakie budują z każdym dniem. Na zimowych obozach firmy Chris zapoznajemy młodzież ze sportami śnieżnymi. Wprowadzamy naszych podopiecznych w kulturę narciarsko-snowboardową, uczymy ich zachowania na stoku, na wyciągu w snowparku. Zależy nam na tym, aby szkolenie było przede wszystkim bezpieczne oraz radosne. W trakcie szkolenia usamodzielniamy naszych podopiecznych, tak aby w przyszłości mogli bezpiecznie sami poruszać się po stokach. Uczestnicy naszych obozów podzieleni są na kilkuosobowe grupy. Staramy się je stworzyć jak najbardziej jednorodne pod względem umiejętności i wieku. Pomimo zajęć w grupach staramy się indywidualizować zadania, tak aby każdy mógł jak najefektywniej rozwijać swoje umiejętności. Osobom, które robią znaczne postępy, dajemy możliwość do przejścia do grupy bardziej zaawansowanej jeszcze w trakcie obozu. Wykorzystujemy w szkoleniu metodę wideoanalizy, aby zobrazować naszym podopiecznym ich poziom umiejętności. Na wieczornych zajęciach oglądamy materiał, który nagraliśmy na stoku i podkreślamy mocne strony techniki oraz wskazujemy niedociągnięcia. Istotnym elementem naszych zajęć jest rozgrzewka. Jest to pierwszy kontakt ze stokiem w danym dniu. Staramy się, aby przede wszystkim oswajała z warunkami panującymi na stoku oraz przygotowała do wzmożonego wysiłku fizycznego. Zależy nam również, aby rozgrzewka integrowała grupę i pobudzała emocjonalnie. Dlatego dobieramy ćwiczenia tak, aby były nieszablonowe oraz używamy przyborów, np. deski snowboardowe. Staramy się, aby ćwiczenia oraz ich forma za każdym razem była inna. Zazwyczaj w rozgrzewce pojawia się już element techniczny z danego dnia. Angażujemy również naszych kursantów do prowadzenia rozgrzewek. Na początku są to pojedyncze ćwiczenia, a potem są to całe rozgrzewki. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu młodzieży, wprowadzamy elementy freestyle od wczesnego etapu szkolenia. Na początku są to proste triki na płaskich odcinkach stoku, ale wraz ze wzrostem umiejętności i poziomem pewności jazdy wprowadzamy trudniejsze ewolucje oraz zaznajamiamy się z przeszkodami w snowparku. Przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa, dlatego przy nauce ewolucji freestyle'owych najpierw uczymy nauki prawidłowego upadania oraz wykonujemy dużo ćwiczeń przygotowawczych do każdej ewolucji. Prowadzimy szkolenie na każdym etapie zaawansowania. Osoby, które rozpoczynają szkolenie, mają możliwość rozwoju poprzez zdobycie klas snowboardowych, co otwiera drogę do zdobycia uprawnień instruktorskich. Na obozach organizowanych przez firmę Chris realizujemy kursy na drugą i trzecią klasę sprawności snowboardowej. Nasze szkolenia prowadzone są na przygotowanych trasach i snowparkach pod okiem doświadczonej kadry należącej do Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu. Celem naszego szkolenia jest poszerzanie horyzontów naszych uczestników o nowe doświadczenia podczas białego szaleństwa i przekazanie im wszystkich tajników jazdy na desce. W zależności od tego, czy kurs jest prowadzony na drugą czy na trzecią klasę sprawności snowboardowej, młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym zdobywa umiejętności od technik ślizgowych poprzez dynamiczną jazdę na krawędzi do wprowadzenia ich w świat freestyle'u. Nasi uczestnicy poprzez godziny ciężkiej pracy na stoku, wieczorne wideoanalizy omawiane przez instruktora i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego uzyskują możliwość przystąpienia do kursu na instruktora snowboardu. Dla zaawansowanych snowboardzistów prowadzimy również obozy freestyle'owe, gdzie nasi podopieczni zmagają się z różnymi przeszkodami. Zaczynając od prostych trików podczas jazdy na stoku, poprzez przejazdy przez rejle i boksy, nasi kursanci latają z największych hop, kręcąc rotacje w różnych płaszczyznach. Obóz freestyle'owy ma na celu przygotować uczestników do bezpiecznego korzystania ze snowparków oraz do dalszego, samodzielnego rozwoju w tym kierunku. Szkolenie na stoku prowadzimy w różnych grupach, jeżeli chodzi o zaawansowanie uczestników. Zarówno dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki, jak i tych, którzy mają kilka sezonów poza sobą, albo nawet kilkanaście. Bardzo często, dochodząc już do dość wysokiego poziomu zaawansowania, uczestnicy chcą wziąć udział w programach bardziej specjalistycznych, związanych z treningiem sportowym,
taki, jaki mamy między innymi okazję oglądać w dniu dzisiejszym na trasie slalomu czy slalomu giganta. Jest też grupa obozów, która ma na celu przygotowanie młodych ludzi w przyszłości do pełnienia funkcji instruktorów. Są to kursy na stopień demonstratora, kurs kwalifikacyjny czy kurs pomocnika instruktora. Metodycznie szkolenie prowadzone jest według wytycznych Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa oraz snowboardu. W związku z tym, że część zajęć wymaga specjalistycznego sprzętu, musi to być przygotowane wcześniej, przemyślane, bezpieczne. Dlatego też i bardzo często korzystamy z zamkniętych tras, które są dostępne tylko i wyłącznie dla naszych kursantów, tak aby nie dochodziło do sytuacji zagrażających gdzieś ich bezpieczeństwu. Bardzo ważne jest również i to, aby instruktorzy właściwie poprowadzili grupy najmłodszych na szkoleniu, gdzie większość zajęć prowadzona jest w sposób zabawowy, z minimalną ilością komentarza, a przede wszystkim opierającą się na pokazie. Witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Krzysztof Alfimowicz. Chciałem powiedzieć dwa słowa o specyfice organizacji wyjazdów narciarskich i snowboardowych w naszej firmie. Są to wyjazdy bardzo trudne do zorganizowania, chociażby ze względu na to, że trzeba zabezpieczyć wiele elementów, które w wypadku wyjazdów z dorosłymi nie mają miejsca. I tak na przykład w każdym z hoteli musi pozostawać jedna osoba, która zajmuje się dziećmi, które zostają z różnych przyczyn, medycznych, złego samopoczucia. To jest raz. Ze względu na, da się ukryć wypadkowość tych wyjazdów, bo urazy zdarzają się. Jest oddzielna osoba, która zajmuje się niczym innym, tylko komunikacją ze szpitalem, z rodzicami, ubezpieczeniem. Do tego jest zabezpieczony lekarz, który na miejscu zajmuje się przeziębieniami i innymi takimi mniej urazowymi problemami zdrowotnymi. Niewątpliwą elementem wyróżniającym te wyjazdy jest również to, że mimo bardzo intensywnego dnia na stoku szkoleniowego odbywają się wieczorne zajęcia. W większości również są to zajęcia jednak ruchowe na świeżym powietrzu. Czy to są łyżwy, czy narty biegowe. Prowadzimy takie krótkie szkolenia dla naszej kadry, które mają na celu uzmysłowić im, że atmosfera w grupie szkoleniowej jest równie ważnym czynnikiem szkoleniowym, jak merytorycznie właściwie prowadzone ćwiczenia. Atmosfera i to, żeby nie posługiwać się takim stricte szkoleniowym językiem, żeby zminimalizować ilość tego szkolenia takiego słownego, bo ono jest po prostu bardzo nieczytelne, niezrozumiałe. Tylko żeby było bardzo dużo jazdy, właściwie prowadzonego śladu właściwych ćwiczeń i atmosfery. Uśmiechu na twarzy i rzeczywiście, żeby ta atmosfera w danej grupie, taka społeczna, była bardzo fajna. Bo ona często jest dużo ważniejsza nawet niż prawidłowo, merytorycznie przeprowadzony komentarz, który jest raz, że niezrozumiały, a bardzo często trudno przekładalny na potem na efekty szkoleniowe. A my jednak szkolimy młodzież i dzieci w grupach i wymaga to zupełnie innego podejścia, zupełnie innych parametrów, żeby osiągnąć taki naprawdę fajny efekt i szkoleniowy, i tego, żeby ta młodzież potem w dorosłym życiu też chciała wracać w te góry i potrafiła tam bezpiecznie i fajnie się bawić. Tak, bardzo mi się podoba. Zdrowie tych szkolenia. Jest fajnie i w ogóle. To ogólnie było fajnie. Jest super, ale zimno. Obóz był bardzo ciekawy. Jeździliśmy po ciekawych trasach. Było całkiem fajnie, gdyby nie to, że nie mogliśmy się rzucać na śnieżki. Bo niestety instruktorzy uważali, że to bardzo niebezpieczne. Ale jesteśmy dziećmi, chyba powinniśmy się bawić. No, ale ogólnie to było fajnie. Było bardzo fajnie. Pani instruktor z nami się często opalała. No bo było słoneczko. Czasami też były chmury, ale częściej było słońce. Czasami była mgła. I było bardzo fajnie, tylko myślę, że powinniśmy więcej odpoczywać, bo były ferie. Pani instruktor nas wiele nauczyła, a w wolnych chwilach mogliśmy jeździć na takich atrakcjach jak narty biegowe czy łyżwy. A dla mniej sportowych lub zmęczonych były przeróżne rękodzieła czy gry hotelowe. No, mam nadzieję, że wygram. To świetny obóz. Ja wam powiem, dobrze? Dopiero pojedziemy. No. Wszystko swoje. Dobrze, jest fajnie, w ogóle nie jest trudno.
No, ogólnie to jest bardzo fajnie, wszyscy moi znajomi tu są, ogólnie się bardzo dobrze bawimy i jest bardzo miło, no chyba tyle. Jestem bardzo zadowolony z obozu, bardzo mi się podoba, mam tu wielu kolegów i super się bawimy. Wielu kolegów, super instruktorzy, świetny obóz. No, to powinien jechać już. Super w sumie i się fajnie dobra, jeździ. Dobra, Szymon, idziemy. No tak, próbny jest dobra mamy. Pogoda. Na obozie było bardzo fajnie. Fajnie się jeździło. Świetnie się jeździło, jest super. Zajęcia są bardzo fajne, mamy bardzo, bardzo, bardzo fajnych instruktorów. W sumie po tym obozie czuję się, jakby oni byli moją rodziną. Fajne obozy, fajni ludzie. Fajnie. Nie no, obóz super, kadra super, się jeździ, się zdaje, jest fajnie. Zaraz jedziemy slalom i się trochę cykam, ale będzie dobrze. Ciao a tutti, siamo a Falcade, in questa splendida località, oggi c'è un po' di vento, siamo pronti qui con Chris per fare una gara molto importante, che è la gara di fine corso, organizzata qui dalla Schiaria Falcade San Pellegrino. La pista è molto bella, la neve è perfetta, finalmente è arrivata una nevicata la settimana scorsa e siamo tutti molto contenti. Adesso siamo qua in fase di preparazione e riscaldamento, le persone stanno facendo un po' la ricognizione e adesso siamo pronti per partire.